Siema, witam wszystkich czołgistów. Mam złą wiadomość, niestety, dla tych, którzy wysyłali mi replaysy z patcha 7.5. No niestety dałem tyłka i troszeczkę zaniedbałem te odcinki i wszystkie te wysłane przez was replaysy już nie mogę wykorzystać, bo już mam ściągnięty patch 8.0, oczywiście, jak wy wszyscy. Czyli sorki, no niestety. Niestety teraz musicie rozegrać jakiś fajny meczyk w tym patchu 8.0, no i wyślijcie mi ten meczyk i wtedy coś nakręcimy. I chciałem też jeszcze powiedzieć, że w poniedziałek wstawię filmiki z gry Borderlands 2, bo można grać w kooperacji. Można grać w kooperacji na skrakowanej wersji, czyli zagramy sobie tam z kumplami, to wam pokażę, jak moim zdaniem właśnie ta kooperacja wygląda, ale chyba warto sobie ściągnąć tą gierkę, bo ponieważ kooperacja zawsze to jest najlepsza grywalność, zawsze można się pobawić fajnie. No i też w poniedziałek na pewno wstawię jakiś filmik z serii jak grać zarabiaczami. Tym razem pokażemy czołg bądź typ, bądź T34. No i jeszcze zagramy sobie właśnie też z kumplami w Nazi Zombie albo w kooperację Call of Duty. Aha, jeszcze taka informacja, jeżeli ktoś nie grał w Call of Duty Modern Warfare 3, to można do poniedziałku sobie ściągnąć i grać za darmo w tą gierkę. I w zasadzie tyle. To teraz jestem w bitwie czołgiem T-62A. Ojejku. I co to chciałem jeszcze powiedzieć? No, przyzwyczajam się dopiero do tego patcha 8.0. I trudno, na razie jeszcze nic nie mówię, nie oceniam, ponieważ mało ostatnio grałem. Dużo wczoraj robiłem do 22, nie miałem czasu, przedwczoraj też. 7.7, o lol. Dobra, to nawet nie pokażę wam co wyszło z tej bitwy, bo jest jakaś tragiczna. No to trzymajcie się i do poniedziałku, bo będą fajne filmiki. Na razie.